A relacja z Rosją, panie pośle, według pana jest rzeczywiście dobra? Jeżeli chodzi o relacje z Rosją krajów Unii Europejskiej, to są to relacje biznesowe. Pieniądz nie zna przynależności narodowej i Niemcy, Włochy, Francja, przecież Włosi dostarczają, firmy włoskie dostarczają stal, jeżeli chodzi o gazociąg północny. Wszyscy są zainteresowani współpracą z Rosją, ponieważ to są relacje finansowe, biznesowe, to są korzyści. Nasza, Polska, manifestowana ostatnio przyjaźń polsko-rosyjska? To jest smutne, co polski rząd, co rząd Donalda Tuska, pan prezydent Komorowski mówi w kontekście, nazwijmy to w cudzysłowie, polepszenia, ocieplenia relacji z Rosją, dlatego że dla mnie symbolem tych relacji jest rdzewiejący wrak, szczątki polskiego samolotu, w którym zginęła polska para prezydencka i wybitni politycy naszego kraju. Ten wrak jest wciąż nieogrodzony, nieprzykryty, ten wrak nie jest zabezpieczony. Teraz idąc do studia tutaj czytałem, że widziałem zdjęcia pracowników, którzy rozbijają łomem okna, które zostały, ocalały po tragedii w Tupolewie. Po prostu ja nie przyjmuję i naprawdę jest to dla mnie nie do przyjęcia to, co mówi pan Donald Tusk czy minister Sikorski, że śledztwo jest prowadzone bardzo dobrze, śledztwo jest prowadzone sprawnie. Niestety, prawda jest taka, że to śledztwo leży, nie mamy dostępu do materiałów, nie mamy dostępu do skrzynek, odczytów czarnych skrzynek, nie mamy dostępu do parametrów lotu. O wraku wspomniałem, który jest jakby taką egzemplifikacją, symbolem tego, że jesteśmy zlekceważeni, nie mamy siły jako państwo domagać się wyjaśnienia jednej z największej tragedii w naszej historii. I to jest bardzo smutne i zacznijmy to traktować w sposób bardzo taki kategoryczny. Słabe państwo jest lekceważone. Polska jest obecnie słabym państwem i Rosja nie widzi żadnych powodów, żeby nam w tym śledztwie pomóc, uznając, że i tak nie jesteśmy w stanie niczego od nich wydobyć. To polityka zagraniczna, panie pośle, ale co z polską gospodarką morską? Rybołówstwo, polskie stocznie to kolejny wachlarz różnego rodzaju obietnic rzucanych przez pana premiera, pana ministra Grada. Dzisiaj ta sytuacja w polskiej gospodarce morskiej jest dramatyczna i wiemy także, że w kontekście polskich gospodarstw rybackich nowe limity narzucane, co chyba tak naprawdę tę ostateczną pętlę na gardle rybaka zaciśnie. Tak, jeśli popatrzymy na cały scenariusz, jaki założył sobie rząd Donalda Tuska, a teraz prezydenta Komorowskiego i ściśle realizuje tą swoją politykę, no to zaczynając właśnie od kwestii polityki zagranicznej, prawda, odpuszczania pewnych kierunków, likwidowania przewodnictwa w Partnerstwie Wschodnim, wsparcie Gruzji i tak dalej, a serwilistyczne podejście do Rosji, przyjmowanie na wprost, bo przecież słyszeliśmy, co powiedział prezydent Komorowski, że nie ma sensu zajmować się już gazociągiem północnym. Najważniejsze jest to, żeby zbudować nową politykę energetyczną właśnie na zasadzie pojednania, no nie wiem, to o jakim to pojednaniu mówimy, ale w każdym razie chyba na zasadzie pojednania niemiecko-rosyjskiego, no na pewno nie polskiego, ale będziemy budować nową politykę. No to być może, że miał na myśli budowę polityki bezpieczeństwa energetycznego Niemiec i Rosji, bo chyba nie Polski, skoro ewidentnie odciął się od krytyki gazociągu północnego, odciął się od wspierania krajów, które są absolutnie niezależne na wschodzie właśnie, czyli Gruzji, i krajów, które bezwzględnie wspierały właśnie tą dywersyfikację dostaw, czyli budowę gazociągu Nabucco, to odeszło na dalszy plan. Teraz najistotniejsze jest zajęcie się właśnie dobrymi stosunkami między Rosją a Niemcami, czyli i teraz wchodzimy w sprawy gospodarcze. No co jest dobre dla gospodarki niemieckiej? No likwidacja polskich stoczni, prawda? Gdyż ponieważ cała północna, wschodnia część Niemiec jest oparta na dużych stoczniach, prawda? I alternatywny szlak biegnący z południa Polski z południa Europy na północ Europy do Morza Bałtyckiego
przez nas promowany właśnie, aby zakończył się w Szczecinie i w Świnoujściu, w niemieckiej wersji ma się kończyć w Roztoku. Tak samo, jeżeli zbadamy po upadku polskich stoczni, jak wygląda sytuacja niemieckich stoczni, no to jak na talerzu widać, że wszystkie stocznie na wschodnim wybrzeżu Wismar, Roztok, pozostałe stocznie, wszystkie notują wzrost zamówień. Mało tego, niemiecki rząd ustanowił państwowy fundusz gwarancyjny, solidarnościowy, z którego mogą przede wszystkim korzystać branże zagrożone. W Niemczech branżą zagrożoną jest właśnie przemysł stoczniowy. W Polsce, jak mieliśmy ostatnio, jak dowiedzieliśmy się, jest to przemysł niepotrzebny i tutaj kpina prezydenta Komorowskiego w Szczecinie podczas obchodów Solidarności, który powiedział, że mamy swoją statuę wolności. Właśnie te dźwigi stoczniowe, to była po prostu kpina z tego, co zrobił, prawda? Potem zaczął opowiadać, że rząd zrobił wszystko, żeby rewitalizować i tak dalej. No, w kontekście tego, jakie było pierwotne przesłanie, to po prostu to jest wielka kompromitacja. Czy tą kompromitację widzimy właśnie w tych poszczególnych gałęziach, w energetyce, w gospodarce morskiej, w polityce zagranicznej. No i teraz o to, co ojciec mówił, widzimy, teraz dochodzimy do kwestii rybołówstwa, gdzie rybacy od dawna, to jest ostatnia rubież polskiej floty, bo chcę przypomnieć telewidzom i radiosłuchaczom, że nie mamy już żadnego polskiego statku pod polską banderą, pozostali tylko rybacy, którzy jeszcze na których kutrach i łodziach łopoce biało-czerwona bandera, więc mamy ostatni bastion polskości, ale to wcale nie idzie o jakiś tam szeroko rozumiany nacjonalizm, no to po prostu idzie o możliwość funkcjonowania polskich firm, polskich rodzin, polskiego przemysłu, producentów i tak dalej. No o to walczymy, nie idzie tu wcale o jakąś nacjonalistycznie pojętą flagę. Chodzi po prostu o to, o co poszczególnym krajom w Unii Europejskiej. Oni wspierają własną przecież flotę, tak jak my winniśmy wspierać własną flotę.